Jesteśmy na takim etapie, że przygotowujemy sobie grunt do nowego otwarcia trochę we współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi, organizacjami społecznymi. I myślę, że to jest największe wyzwanie teraz, żeby pokazać obu stronom, że jest szansa na partnerską współpracę. Jednej i drugiej stronie zależy na tych samych celach, na tym, żeby rozwijać naszą edukację, żeby pomagać zwierzętom, chronić środowisko, żeby wspierać przedsiębiorczość i tak dalej, i tak dalej. To wszystko, co jest wymienione w ustawie o pożytku publicznym. Natomiast dziś myślę, że najważniejszym jest to, żeby zwiększać zaufanie cały czas obu stron. Administracji, JST i organizacji społecznych. I jedne i drugie strony mają tutaj do wykonania pewną pracę. Robimy to wspólnie, to jest ogromna wartość. Program roczny i program wieloletni tworzymy od samego początku wspólnie, założenia po ostateczny kształt, właśnie po to, aby ta wizja organizacji pozarządowych, liderów, liderek, wolontariuszy, którzy działają w sektorze, była jak najbardziej spójna z wizją urzędu, żebyśmy mówili jednym językiem i planowali działania kierowane do mieszkańców, takie, co do których jesteśmy w stanie się wspólnie zgodzić. Więc też bardzo szybko zaczynamy tą pracę wspólną i od spotkań, od grup roboczych, od ankiet, od takich indywidualnych wywiadów, po to, aby wreszcie teraz, właśnie dzisiaj, to jest mniej więcej ten czas, pokazać pierwsze, już bardzo konkretne założenia do programu współpracy, konkretnych działań, celów w poszczególnych obszarach, ale też wstępnej takiej przymiarki finansowej. Po to, aby we wrześniu i w październiku ostateczne dokumenty poddać ostatnim już oficjalnym konsultacjom, aby również te organizacje, ci przedstawiciele organizacji pozarządowych, którzy z różnych powodów nie mieli do tej pory okazji wypowiedzieć się na temat programu, żeby mogli to zrobić, mieli jeszcze czas. Więc ten proces, zobaczcie Państwo, on właściwie zaczyna się w maju i kończy w listopadzie, kiedy na sesji Rady Miasta przedstawiamy ten dokument. Na co Państwo chcą zwrócić uwagę też miastu? Oczywiście jest tak, że pewne priorytety, pewne obszary pożytku publicznego w Opolu są szerzej reprezentowane niż inne, ale to już jest odzwierciedlone w dotychczasowych latach programu współpracy, którego założenia teraz konsultujemy razem z Opolską Radą Działalności Pożytku Publicznego. Tym, co dzisiaj możemy trochę szerzej zaznaczyć, to udział tych organizacji pozarządowych również w realizacji celów długoterminowych dla miasta Opola. I liczymy, że organizacje pozarządowe będą takim dobrym partnerem dla miasta w realizacji celów tej strategii rozwoju, dzięki czemu naturalnym będzie wzajemne wsparcie. My nawzajem wsłuchujemy się w swoje propozycje. Przez 12 miesięcy minionego roku może się okazać, że potrzeby mieszkańców w jakimś konkretnym obszarze bardzo mocno się zmieniły, że to, co funkcjonowało sprawnie, efektywnie przez lat 5, 4, 3 i tak dalej, trzeba w tym roku zmienić, bo zmieniły się potrzeby. Żyjemy, myślę, w takich czasach, które bardzo szybko się zmieniają. Zmienia się otoczenie, zmieniają się pomysły mieszkańców, zmieniają się też ceny na rynku, coraz bardziej też sytuacja otoczenia takiego globalnego wpływa na to, jak funkcjonują organizacje pozarządowe, nie tylko w Polsce, ale właśnie w Opolu, w naszym konkretnym mieście wojewódzkim. Organizacje, które mają partnerstwa, mają dużo kontaktów, te różne wpływy, inicjatywy, które się dzieją w przestrzeni takiej krajowej, europejskiej, też dotykają nasze opolskie organizacje i my w ten głos wsłuchujemy się. Zależy nam na podejściu od ogółu do szczegółu. Właśnie tym, czego nam w poprzednich latach brakowało, było to, że pracowaliśmy w zasadzie wyłącznie na celach krótkoterminowych. Na tym, co w przyszłym roku będziemy robić w kolejnych miesiącach. A to, czego nam dzisiaj jako takiego sprzężenia zwrotnego brakuje, to właśnie ujęcia, że pewne rzeczy wymagają czasu. I to też widać w organizacjach, które podejmują się pewnych rzeczy w krótkim okresie i często są zniechęcone, że wyniki nie przychodzą natychmiast. Oczywiście jest tak, że w poszczególnych obszarach pożytku niektóre organizacje będą silnie starały się lobbować za sprawami, które widzą jako ważne w społeczeństwie, które widzą na swoich polach działania. I najprościej jest wymienić choćby edukację, która jest w takiej sytuacji też zmiany. Mamy przykładowo bardzo duży nakład teraz na szkolnictwo czy naukę domową, na dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi,
ale również patrząc na każdy tak naprawdę obszar, znajdziemy obszary, które wymagają jakiegoś zaopatrzenia. Ale naszym celem również dzisiaj na panelu konsultacyjnym nie jest to, żeby w poszczególnych drobnych obszarach próbować negocjować o jakieś podwyżki finansowe czy coś takiego. Bardziej nam zależy na tym, żeby zobaczyć pewną szerszą logikę w całym procesie współpracy miasta i organizacji. W jakich obszarach i w jakich tematach widzi Pani te zmiany, które następują? Na co w tej chwili nakierowane są organizacje pożytku publicznego? Po pierwsze, taki temat, który nie jest związany z finansami, ale bardzo tak solidarnie organizacje pozarządowe zgłaszają nam tą potrzebę, dotyczy kwestii zastępowalności w organizacjach pozarządowych, przekazywania działań, zastępowalności zarządów, szukania nowych osób, nowych wolontariuszy, którzy później być może zajmą też takie funkcje bardziej odpowiedzialne, będą reprezentować organizacje na zewnątrz. To jest jeden punkt, a drugi, i on się już powtarza od jakiegoś czasu i mamy takie pomysły bardzo konkretne na przyszły rok, aby odpowiedzieć na tą potrzebę organizacji. Pamiętajmy, że osoby działające w organizacjach pozarządowych są również bardzo mocno narażone na wypalenie społeczne, no nie zawodowe, bo to najczęściej nie jest ich praca zawodowa, ale lider, liderka społeczni, całe zespoły organizacji pozarządowych są niestety narażone na to wypalenie. Są bardzo emocjonalne, bardzo wrażliwe, powiedziałabym, widzą, czują bardzo dużo z tego wszystkiego, co się dzieje wokół, chcą pomóc, nie jeden raz zapominając o własnym komforcie, o własnym odpoczynku. Teraz jesteśmy, myślę, już na takim etapie, kiedy organizacje, przedstawiciele organizacji o tym mówią. Jesteśmy zmęczeni. Potrzebujemy wsparcia, potrzebujemy coachingu, potrzebujemy konsultacji psychologicznych. Potrzebujemy też takich grup wsparcia, w których spotykamy się z ludźmi pracującymi w podobnym obszarze, którzy pewnie na co dzień mają bardzo podobne trudności, pomysły, problemy. To są takie dwa duże priorytety, jeśli chodzi, powiedzmy, o taką współpracę niefinansową. Natomiast jeśli chodzi o typową współpracę finansową, czyli zlecanie zadań publicznych, dużo dyskusji mieliśmy na przykład w założeniach programu w obszarze ekologii. O takim podejściu do myślenia proekologicznego, w zakresie działań na rzecz zwierząt, też zwierząt bezdomnych, o dbaniu o te obszary pożytku publicznego. To jest ważny obszar pożytku publicznego i tutaj też rzeczywiście chyba takie największe zmiany w zapisach mamy w tym obszarze. Sporo też takich uproszczeń w zapisach mamy, czy chociażby w kontekście działalności na rzecz dzieci, młodzieży, placówek wsparcia dziennego. Te obszary, które są najczęściej odczuwane przez mieszkańców. Kluczowe jest to, żeby łączyć pewną szerszą strategię, wieloletni plan również finansowy miasta z tym, jak się dane obszary mają rozwijać strategicznie. Czyli nie tylko patrzeć na ten rok 2025, ale na kolejne lata. Póki co do 2027 mamy perspektywę programu współpracy.